Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Damian Gruszczyński i kolejne spotkanie w ramach cyklu Z innej strony. Dzisiaj z innej strony, bardzo żałuję, że nie z każdej, bo naprawdę warto osobę mojego dzisiejszego gościa przedstawić z każdej strony Państwu. Dzisiaj tą osobą, z którą będziemy troszeczkę z innej strony poznawać i wypytywać, jest pani doktor Katarzyna Zimna-Gawlas. Na co dzień prezes zarządu Instytutu Medycyny Praktycznej Poznań Lab. Może to brzmi troszeczkę taki skomplikowany sposób, ale za tym się kryje coś niezwykle ciekawego i coś, co będzie tematem naszej dzisiejszej rozmowy, ponieważ za tym się kryje Centrum Kadawerowe. A co to jest Centrum Kadawerowe, to zaraz się Państwo dowiedzą. Najpierw zadam Tobie, Kasiu, dziękuję za to, że poświęciłaś czas na to, żeby ze mną się spotkać. Najpierw zadam Ci pytanie, które zawsze zadaję na początku. Jak wyglądała Twoja droga do miejsca, w którym teraz jesteś zawodowa? Bo ona jest chyba troszkę bardziej skomplikowana niż na co dzień. Zacznę może od tego, że zawsze fascynowała i interesowała mnie medycyna. I tak naprawdę wybierając studia, wahałam się, czy pójść na medycynę, czy na jakąś taką naukę bliską medycynie. Wybrałam ostatecznie biotechnologię. Czyli bliską medycynę. Bliską medycynę. Tak. I już w czasie studiów dalej ten wątek medyczny u mnie się pojawiał. Zostałam później po studiach na Uniwersytecie Adama Mickiewicza i pracowałam w Zakładzie Wirusologii Molekularnej, gdzie udało mi się łączyć biologię molekularną, biotechnologię również z medycyną, ponieważ zajmowałam się wirusami HPV. To są takie wirusy, które powodują, wywołują między innymi brodawki, o których wszyscy wiedzą, wszyscy znają. I w czasie tych studiów doktoranckich udawało mi się cały czas być w kontakcie z lekarzami, z medycyną, co mnie bardzo fascynowało. Później właściwie bardzo przypadkowo trafiłam do firmy medycznej, dużej, bardzo znanej firmy medycznej, a później do kolejnej firmy medycznej. Także łącznie spędziłam kilkanaście lat pracując w szpitalach, na blokach operacyjnych, poznając tajniki tak naprawdę wiedzy medycznej, funkcjonowania sali operacyjnej chociażby. I również w tym czasie udawało mi się z lekarzami wyjeżdżać na wiele różnych bardzo ciekawych szkoleń w Europie, w Stanach Zjednoczonych. Jak trafiłam do Poznań Lab? Wydawałoby się, że zupełnie przypadkowo, bo często ta odpowiedź jest taka, że to był przypadek. Ale oprócz przypadku również była to moja świadoma decyzja, ponieważ akurat pewne okoliczności jakby w życiu i prywatnym, i zawodowym tak się poukładały, że stwierdziłam, że niekoniecznie chcę dalej zostać w dużej korporacji, natomiast na pewno chciałabym dalej robić coś związanego z medycyną. I zostałam zaproszona na spotkanie, na którym zaproponowano mi po prostu poprowadzenie takiej firmy i tutaj bez wahania się zgodziłam. Był to strzał w dziesiątkę, jeżeli chodzi o moje zainteresowania i moje dotychczasowe doświadczenie. Można powiedzieć, nie trafiłaś do Poznań Lab, bo ty Poznań Lab naprawdę tworzyłaś od podstaw. Tak. Zaraz Państwu wyjaśnimy, co to jest za miejsce, ponieważ jest to miejsce szczególne. Ja się przyznam do czegoś. To jest niespełniony interes mojego życia, ponieważ lata temu kolega proponował mi też podjęcie tego typu działań. Mnie wtedy troszeczkę temat zmroził,
dosłownie, dosłownie zmroził i przestraszyłem się. Przestraszyłem się tak, jak zapewne osoby, które musiałaś spotkać, wszyscy urzędnicy, którzy się na twojej drodze pojawili, gdzie musiałaś zdobyć pozwolenia na otworzenie tego typu firmy. Bo wyjaśnijmy, czym się zajmuje Centrum Kadawerowe. Centrum Kadawerowe jest to miejsce, w którym lekarze uczą się wszystkich procedur, czy też doskonalą je, procedur zabiegowych na preparatach pochodzenia ludzkiego, czyli to są po prostu fragmenty zwłok ludzkich i to są preparaty, które, no, też do tego zaraz dojdziemy, mają charakter nieutrwalony. I z takim samym przerażeniem troszeczkę ja też na tą propozycję kolegi zareagowałem i ostatecznie tej drogi nie wybrałem. Ty się z tym też musiałaś spotykać, musiałaś pójść do urzędnika i powiedzieć jednego, drugiego, trzeciego i powiedzieć, że chcesz tego typu firmę założyć. Mhm. Prawda? I tutaj napotykałaś na najróżniejsze kłopoty związane z tym, że przede wszystkim nie ma jasnych uwarunkowań prawnych w Polsce do prowadzenia tego typu firmy. Mhm. Dwa, sam temat jest rzeczywiście bardzo trudny, jakkolwiek w medycynie jest znany od tysiącleci. Gdybyś podpowiedziała kilka spraw, którymi musiałaś się na początku swojej drogi zetknąć. Nie jesteś jedyną osobą, która myślała o otwarciu Centrum Kadawerowego. Natomiast faktycznie jest to dosyć duże wyzwanie i logistyczne, i organizacyjne, i też mentalne. Mimo że mnie było może o tyle łatwiej, że ja podczas pracy w firmach ortopedycznych jeździłam z lekarzami do takich centrów i ja widziałam, jak one funkcjonują. Oczywiście te centra europejskie, one są z reguły zlokalizowane w starych uniwersytetach, co dodaje trochę jeszcze tej dodatkowej grozy. Nie są to nowoczesne, piękne budynki. Natomiast Stany Zjednoczone mają już dedykowane centra kadawerowe, gdzie lekarze uczą się procedur chirurgicznych i ja tam wielokrotnie byłam. Co nie znaczy, że było to dla mnie łatwe, że tak powiem, w organizacji i wzięciu tego, że tak powiem, na swoją klatę, mówiąc tak bardzo kolokwialnie. Jeżeli chodzi o sprawy prawno-urzędnicze, to bardzo trudno komuś, kto nie jest związany z medycyną, wytłumaczyć, po co my to tak naprawdę robimy. Bo jednak wyobrażenie większości osób o lekarzu, który kończy studia, jest takie, że lekarz po prostu jest gotowy do wykonywania swojej pracy. Tymczasem, jak to też po innych studiach wygląda, wszyscy wiemy, niewiele po tych studiach de facto umiemy. Mamy jakieś podwaliny teoretyczne, natomiast brakuje nam praktyki. I dopiero w momencie, kiedy uświadomimy osobom czy urzędnikom, jak to jest ważna rzecz, jak potrzebna, żeby lekarze nabywali tych praktycznych umiejętności, zanim zaczną operować żywego pacjenta, to łatwiej jest dotrzeć z tym przekazem naszym, że jednak praca na preparatach pochodzących ze zwłok dla lekarza jest nieoceniona. I tak naprawdę na pewnym etapie doskonalenia umiejętności chirurgicznych, bo mówimy tu głównie o chirurgach, jest po prostu czymś, co każdy lekarz powinien przejść w swoim życiu. Także te początki były trudne. Trudno nam było panią urzędniczką wytłumaczyć, dlaczego chcemy to robić, po co chcemy sprowadzać preparaty ze Stanów Zjednoczonych. Ale od początku nasza idea też była taka, żeby z tym się nie kryć, nie ukrywać, tylko żeby tłumaczyć, po co to robimy, i raczej spotykamy się ze zrozumieniem. Tak, bo bardzo ważny wątek poruszyłaś, ten związany z tym, co lekarz po ukończeniu studiów
mówimy o lekarzach specjalności zabiegowych, bo to najbardziej właśnie dotyczy tego problemu, co lekarz potrafi. On w zasadzie w naszym, w polskim programie studiów ma bardzo niewiele zajęć. W zasadzie tylko zajęcia z anatomii, gdzie ma do czynienia z ciałem ludzkim, a chirurgia i w ogóle wszelkie dyscypliny zabiegowe, to są dyscypliny manualne, gdzie można to porównać do nauki wiązania buta. Jeżeli się tego nie robi na bucie, tylko robi się to na symulatorze, to nigdy się tego buta nie nauczy dobrze wiązać. I tak samo jest niestety z chirurgami i można niestety, myślę, że to nie jest tylko problem Polski, ale zaryzykować tezę, że bardzo często tym miejscem, gdzie się młodzi lekarze uczą, czy tymi osobami, na którym się uczą, są ich pacjenci. Ponieważ oczywiście pod dobrym okiem osoby prowadzącej, ale jednak są to ich pierwsze, drugie, trzecie, piąte operacje i tam błędy kosztują już zdrowie i życie ludzkie. I to jest główna idea funkcjonowania tego typu miejsc. Mimo wszystkich trudnych spraw, które się z tym wiążą, trudnych mentalnie, tak jak wskazałaś, trudnych proceduralnie, to jest miejsce w zasadzie dla lekarza, który zajmuje się chirurgią jakąkolwiek, niezbędne, ponieważ jesteście tym miejscem, które tak naprawdę uzupełnia troszeczkę taką dziurę, która się pojawia, prawda, w tym procesie edukacji lekarza. Myślę, że tutaj chyba nie było kłopotu z dotarciem z tą propozycją do lekarzy. Absolutnie nie. Wręcz byliśmy zaskoczeni, jak dużym zainteresowaniem cieszy się nasz ośrodek. I wracając jeszcze tutaj do twojej wypowiedzi, tak naprawdę lekarze, kiedy mają do czynienia ze zwłokami, z anatomią, to jest początek studiów. I oni się właściwie uczą po to, żeby ten egzamin zdać. On jest ciężki, ta anatomia jest znana, że to jest bardzo trudny przedmiot, bardzo dużo nauki, bardzo trudno ją zdać. Więc każdy chce zdać tą anatomię i niekoniecznie ją dobrze poznać. Natomiast anatomia jest chirurgą potrzebna po zakończeniu studiów, w trakcie specjalizacji, kiedy de facto nie mają możliwości powrotu i ćwiczeń na zwłokach. I tutaj jesteśmy właśnie my. Czyli młody lekarz, który kończy studia, chce być chirurgiem, chce wrócić przede wszystkim do tego, żeby tą anatomię jeszcze raz zgłębić już pod kątem specjalizacji, którą wybrał. Czyli jeżeli to jest laryngolog, to on bardziej się będzie koncentrował na anatomii głowy i szyi. Jeżeli to jest chirurg ogólny, to bardziej się będzie koncentrował na chirurgii brzucha, ortopeda, na chirurgii stawów itd., itd. Ale on się wtedy tej anatomii uczy, czy powtarza ją sobie już dla siebie, pod kątem tego, co w życiu dla niego ważne i co wybrał, jaką specjalizację wybrał. Kolejna rzecz jest taka, która jest, myślę, że bardzo dobrą informacją dla nas, dla pacjentów, bo ja też patrzę na lab z punktu widzenia pacjenta, bo nie jestem przecież lekarzem, to, że młodzi lekarze mają taką świadomość, że nie powinni i nie wolno im eksperymentować i uczyć się na żywych pacjentach. Że to jest najgorsze z możliwych rozwiązań i stając do stołu operacyjnego, asystując do operacji, czy wreszcie robiąc operację jako tak zwany główny operator, powinni zrobić wcześniej wszystko, żeby być perfekcyjnie przygotowanym do takiego zabiegu. A i tak w czasie zabiegów zdarzają się naprawdę różne nieoczekiwane rzeczy, ale chirurg, który jest do tego przygotowany, poradzi sobie lepiej z powikłaniami i jakby my wypełniamy właśnie tą dziurę i tą lukę, czyli nie uczmy się na żywych pacjentach, uczmy się właśnie na zwłokach czy na preparatach. Tak, w naszym kraju są to głównie działania komercyjne, ponieważ z tego, co się orientuję, chyba takich niekomercyjnych, podyplomowych inicjatyw nie ma w naszym kraju, prawda? Z chwilą zakończenia edukacji lekarz w zasadzie jest zdany na siebie. Zdecydowanie tak. Praktycznie po zakończeniu studiów nie ma możliwości żadnego kształcenia podyplomowego
niekomercyjnego, tak to nazwę. Czyli de facto lekarze są zdani na własną edukację, ale też muszę tutaj wyraźnie powiedzieć, że mamy do czynienia z nieograniczoną wręcz, z nieograniczonym zaangażowaniem firm medycznych i farmaceutycznych, które finansują tego typu kursy, które zapraszają lekarzy i pomimo, że w społeczeństwie gdzieś tam wyczuwa się taką trochę niechęć do firm farmaceutycznych i medycznych, często są te firmy postrzegane jako ktoś, kto tylko robi olbrzymie pieniądze i tak dalej, to naprawdę bez zaangażowania firm medycznych i farmaceutycznych medycyna w Polsce byłaby na zupełnie innym poziomie, nie mówiąc już o szkoleniach, bo tak naprawdę młodego lekarza, który nie ma jeszcze swojej prywatnej praktyki, który jest dopiero w trakcie specjalizacji, koszt udziału w szkoleniu kadawerowym to jest dosyć wysoki koszt, jak dla początkującego lekarza, i tutaj wsparcie firm jest nieocenione. Ale również i wsparcie całe logistyczne, bo wyobraźcie sobie Państwo, że nie wiem, zrobienie warsztatu czy kursu z endoprotezoplastyki stawu kolanowego to jest kilkanaście skrzynek narzędzi, które też firmy farmaceutyczne i medyczne nam udostępniają podczas szkoleń. Tak, trzeba odtworzyć tak naprawdę warunki sali operacyjnej. Zgadza się. Jako że miejsce centrum kadawerowe to w zasadzie nie jest sala operacyjna, ponieważ musiałaby być salą operacyjną do wszystkich typów zabiegów, jakie tylko można zrealizować. Ona oczywiście ma rygory wszystkie sanitarne zachowane, to jednak te sale do poszczególnych szkoleń trzeba odtwarzać i tutaj jest to duże przedsięwzięcie logistyczne. I teraz ważny wątek, takie połączenie tego, co komercyjne, i przepisów w Polsce, ponieważ w Polsce nie można oddać swojego ciała na rzecz działań komercyjnych związanych z edukacją. Dlatego wy preparaty sprowadzacie ze Stanów Zjednoczonych. Tak, takie przepisy są właściwie w całej Europie, czyli właściwie brakuje przepisów, które w jakiś sposób regulowałyby możliwość oddawania jeszcze za życia swojego ciała na cele kursów czy szkoleniowe jakiekolwiek, ale komercyjne. Czyli wszystkie fundacje, czy wszystkie, no to są fundacje, gdzie, przez które ludzie mogą oddać swoje ciała za życia, dotyczą tylko i wyłącznie donacji na publiczne uczelnie dla celów naukowo-dydaktycznych. Czyli tak my nie możemy, tak, tak czyli Polsce, my nie możemy tak. korzystać. Właściwie w całej Europie. Czyli tak w Europie, jest. Tak. Dlatego część kursów kadawerowych odbywa się gdzieś tam przy uniwersytetach, przy uczelniach publicznych i tak dalej. Natomiast my jakby wybraliśmy od początku drogę całkowicie komercyjną, całkowicie zgodną z prawem. Preparaty, z których też korzystamy, które sprowadzamy ze Stanów Zjednoczonych, też są preparatami bezpiecznymi, bo to, co powiedziałeś na początku, że one są nieutrwalone, to oznacza tyle, że nie są poddawane utrwaleniu w formalinie, tak jak to jest zwykle na uczelniach, tylko to są preparaty anatomiczne zamrożone tuż po śmierci. Czyli one są jak gdyby po odmrożeniu, oddają w pełni, poza brakiem krążenia, oddają w pełni warunki takie anatomiczne żywego człowieka. I to jest ta właśnie główna różnica między działaniami tego typu w Polsce, a działaniami tego i w Europie, a działaniami tego typu poza Polską i Europą. Ponieważ różnica między preparatem utrwalonym a nieutrwalonym jest taka, że rzeczywiście dla chirurga to, na czym tak naprawdę najbardziej zależy w tym procesie edukacyjnym, to jest odtworzenie w miarę idealne warunków, których on napotka na sali operacyjnej. Dlatego te preparaty nieutrwalone, głęboko zmrożone, potrafią to uczynić. O wiele lepiej niż chociażby, nie wiem, chodzi o miękkość tkanek, chociażby chodzi o to,
że dochodzi do jakichś nawet drobnych zmian anatomicznych w procesie utrwalania takiego preparatu. I stąd, tak można powiedzieć, troszeczkę na opak, ta sytuacja akurat powoduje, że można to szkolenie przeprowadzić w o wiele lepszych warunkach. Jakkolwiek robi się to komercyjnie. Czy te ciała, które są oddawane w Stanach Zjednoczonych, czy one są oddawane odpłatnie, czy nie? Z tego co wiem, to nie, prawda? One są dobrowolnie. Często lekarze nam zadają to pytanie, bo to jest też ta interesująca część naszej działalności. Dawcy oddają te ciała bezpłatnie, za życia. Jest to uregulowane prawnie. W Stanach Zjednoczonych istnieje przynajmniej, z tego co ja wiem, kilka przynajmniej firm, które zajmują się tego typu donacjami. I niezależnie tutaj od zgody rodziny, czy braku zgody rodziny, jakby za życia możemy taki akt donacji podpisać i swoje ciała przekazać. To jest taki akt bohaterstwa tak naprawdę, bo w gruncie rzeczy nie sposób policzyć ilości osób, którym w ten sposób się ratuje życie i zdrowie, prawda? Zgadza się. Często właśnie o tym też u nas w firmie rozmawiamy, bo nie tylko starsze osoby oddają swoje ciała, zdarzają się też preparaty, które pochodzą od 30-latków. I to daje nam jak gdyby dużo do myślenia, bo większość osób, jeżeli byśmy zapytali ich na ulicy, czy się zgadzają w ogóle z oddawaniem ciał, czy to na cele transplantacji, czy na cele szkoleniowe, to większość osób powie tak. Ale ile z tych osób tak naprawdę podpisze taki akt donacji, to już jest zupełnie inna sprawa. Tak. Natomiast patrząc na to, ile tak naprawdę osób, ilu pacjentów można uratować, czy wręcz polepszyć im jakość życia, bo przecież nawet takie porównanie, oddając ciało w celach transplantacyjnych, możemy pomóc kilkunastu osobom. Natomiast właśnie, oddając ciała na cele edukacyjne, pomagamy setkom, tysiącom osób tak naprawdę na całym świecie, dlatego że każdy lekarz, który wychodzi po szkoleniu od nas z Poznań Lab, będzie pomagał setkom swoich pacjentów przez długie, długie lata swojej praktyki. I to jest ten niesamowite przełożenie szkoleń na tak naprawdę na życie i zdrowie wielu, wielu pacjentów. Tak, i też zdrowie tak naprawdę w każdym zakresie, prawda? Bo i ortopeda nauczy się bardzo dobrze działać na stawach, każdym stawie tak naprawdę z naszego ciała. Mm-hmm. I gastroenterolog się tego nauczy, i otolaryngolog, i ginekolog, prawda? Także to taka donacja jednego ciała to jest tak duży wkład dla nauki, że naprawdę należy się wielki szacunek dla tych osób, które się na to decydują. Ja też zresztą miałem okazję widzieć, z jakim szacunkiem wy się z preparatami obchodzicie i jak to jest później pięknie przekazywane w informacji. Zresztą to, co teraz mówimy, to jest potwierdzenie tego, o czym, co mam na myśli, ponieważ już po samym wykorzystaniu preparatu, które można wykorzystywać naprawdę na różne sposoby, one są z szacunkiem później poddawane kremacji, prawda? I jest specjalne miejsce, gdzie te szczątki są chowane. Tak. Nas obowiązują nie tylko jakby przepisy w Polsce, które no nie do końca to regulują, ale jakieś tam jednak przepisy są, bo pracujemy z materiałem biologicznym, tak, ale obowiązują nas również tutaj przepisy naszych dostawców ze Stanów Zjednoczonych i one są bardzo restrykcyjne, ale my się z nimi absolutnie zgadzamy, dlatego że każdy tak naprawdę szczątek ludzkiego ciała, z którym mamy do czynienia, musi być traktowany z szacunkiem i również pochowany z szacunkiem. Tak. I dlatego preparaty oddajemy po zużyciu do kremacji i one są normalnie pochowane na cmentarzu. Także tutaj nie ma żadnej mowy o
O złym potraktowaniu. O złym potraktowaniu. Tak. Od początku do końca jest jakby monitoring, co się z tymi preparatami dzieje. Tak. No, nawet paradoksalnie można powiedzieć, że wiecie o tych preparatach czasami więcej niż sam pacjent, ponieważ znacie dokładnie historię chorób, nawet nie wiem, BMI, czy znacie też przyczynę śmierci, bo też trzeba oczywiście odpowiednio preparaty do szkoleń dobrać, prawda? I to też jest wymóg amerykański, prawda? Żeby taką specyfikację dokładną materiału, z którym pracujecie, znać. Tak, my często też zamawiając preparaty od razu definiujemy, do czego je będziemy używać i troszeczkę pod te nasze szkolenia te preparaty zostają też dopasowane, bo na przykład jeżeli chcemy zrobić szkolenie z chirurgii kręgosłupa, to nie możemy mieć preparatu, gdzie są na przykład przerzuty nowotworowe do kręgosłupa. To by przeszkadzało jakby w szkoleniu. Natomiast no, metryczki, które przychodzą, one są oczywiście anonimowe, ale do danego preparatu, tak jak powiedziałaś, oprócz tego, że w nich jest przyczyna śmierci, jest wiek pacjenta, BMI, wskaźnik BMI, wzrost, jest cała historia chorób, operacji, które pacjent przeszedł. Śmiejemy się jeszcze, bo jest taka zakładka, czy na przykład nadużywał alkoholu, ile palił papierosów, czy używał marihuany, która jest w Stanach Zjednoczonych. Legalna. Wielu Stanach, tak. Tak, także dużo, często po te metryczki sięgamy nawet w czasie jakichś warsztatów dla lekarzy, dlatego że chociażby podczas warsztatu, nie wiem, endoprotezy stawu kolanowego, lekarze zwracają uwagę, że na przykład jest bardzo krucha kość i tak dalej, więc jakby sięgamy po te metryczki i sprawdzamy, czy pacjent na przykład nie miał osteoporozy, w jakim był wieku. No, w wielu wypadkach te metryczki są dla nas bardzo cenne. Tak, a jeżeli jest potrzeba przeprowadzenia szkolenia w jakimś dokładnym zakresie, czy te preparaty są w jakiś sposób przygotowywane specjalnie, żeby na przykład, dajmy na to, nie wiem, niestabilność barku, żeby uzyskać, czy to realizujecie wy, czy to tak naprawdę już osoby, które prowadzą szkolenie na swój użytek, to dostosowują? Często jest tak, że w ortopedii akurat, często wchodząc do stawu, a są to preparaty głównie od osób starszych, mamy do czynienia z różnymi zmianami i zwyrodnieniowymi i tak dalej, tak. Więc nie musimy ich specjalnie robić. Natomiast, po to są metryczki, żeby wiedzieć. Tak, prawda, że tak. Natomiast organizując warsztaty z zakresu jakichś urazów, traumy, gdzie potrzebujemy mieć złamaną kość, to po prostu symulujemy to złamanie już w czasie warsztatów. Tak. Także czasami sobie pomagamy. Zdarzało nam się, że na warsztatach wypełnialiśmy też naczynia, tętnice i żyły barwnikami, żeby było łatwiej lekarzom też uczyć się. To akurat dotyczyło chirurgii szczękowo-twarzowej, z tego co pamiętam. Także staramy się jak najbardziej, żeby ten preparat miał jak najwyższą wartość merytoryczną podczas warsztatów, żeby lekarze jak najwięcej z takiego kursu wynieśli. Tak, żeby ta symulacja była jak najdokładniejsza. Tak. Niestety nie da się wszystkich procedur przećwiczyć. Gdybyś wspomniała, których procedur na pewno nie da się, czy jakby których typów zabiegów nie da się prowadzić jeszcze. Być może jeszcze kiedyś dojdzie do takich przyczynek technicznych, które to poprawią. Przede wszystkim wszystkie te, które dotyczą układu krążenia, dlatego że tego krążenia nie mamy. Tak. Naczynia są pozapadane, więc bardzo trudno tutaj byłoby zorganizować tego typu warsztaty. I na nieutrwalonych preparatach nie da również się zorganizować warsztatów czy kursu dotyczącego neurochirurgii. Chodzi mi tutaj o chirurgię głowy, mózgu. I zrobiliśmy taką próbę kiedyś. Nasza pani anatom po prostu zasymulowała taką otwarcie czaszki i, tak, i sprawdzenie, czy w ogóle możemy zrobić tego typu warsztaty. Ale okazuje się, że bez utrwalenia tak naprawdę mózg po kilku minutach dosłownie zamienia się w płyn. I to też było takie no, niesamowite uczucie dla nas, wręcz jakieś metafizyczne. Metafizyczne. Tak.
i takie bardzo poruszające, że też mózg, który jest, no, który dowodzi całym organizmem, w którym mieści się tyle ośrodków nerwowych, nasze uczucia, nasze myśli, wszystko po prostu w parę minut zamienia się w płyn. I to było naprawdę też niesamowite uczucie, którego doświadczyliśmy. Ale właśnie w związku z tym preparat musi być utrwalony. Jeżeli chcemy coś robić, jakieś warsztaty dotyczące neurochirurgii, musimy te preparaty wtedy utrwalać. Tak, no i też wszystkie działania na płucach, prawda, są niemożliwe raczej. Tak, pozapadane płuca. Są pozapadane i niestety tej symulacji w pełni nie da się zrealizować. Ale i tak, jeżeli weźmiemy pod uwagę, jak wielką skalę zabiegów można ćwiczyć, jak wielką skalę można doskonalić, to jest to naprawdę wielkie błogosławieństwo, że znajdują się osoby, które na tą donację się decydują. Jeżeli chodzi o... jeszcze zapytam pewnie naszych oglądających, to zajmuje. Czy ciała ze Stanów Zjednoczonych są transportowane jakimiś specjalnymi transportami? Wiedziałam, że zadasz to pytanie. Więc byłaś gotowa. Byłam gotowa, bo sama byłam zdziwiona, że ciała lecą zwykłym pasażerskim samolotem. Tylko, że one są pofragmentowane. Tak, one są, to lecą w postaci preparatów, są zamrożone, lecą w suchym lodzie, czyli cały czas ta temperatura, w której są, to jest minus 20, minus 30 stopni. No ale lecą zwykłym, dużym pasażerskim samolotem. Czasami się pewnie tego nie spodziewamy. Jeżeli mają gdzieś transfer, muszą gdzieś być przechowane przez weekend, to na lotniskach są chłodnie, są mroźnie, gdzie są też przez ten czas przechowane. I przylatują do nas. Wszystko to się odbywa z zachowaniem bardzo wyśrubowanych standardów FDA, prawda? Dokładnie. I tak jak mówiłaś, te standardy, mimo że obowiązują w Stanach Zjednoczonych, wy też je przestrzegacie. I to jest potężna zmiana względem tego, jak do sekcji zwłok podchodzono lata temu. Wiem, że się bałaś tego tabletu, ale to zadanie wykonamy razem. Mhm. Nie musisz się obawiać. Znasz zapewne ten obraz. Widzowie oczywiście go zobaczą. Mhm. Proszę. Lekcja anatomii doktora Tulpa. Mhm. Obraz Rembrandt. No, wisi u ciebie w gabinecie zresztą. Zgadza dosyć się. Takim minimalistycznym gabinecie. Bo ten obraz tak naprawdę pokazuje bardzo dobrze, jakie są różnice, jak do kwestii sekcji zwłok, działania na ciałach ludzkich podchodzono kiedyś i jak medycyna od tamtej pory, czyli od końca XVII wieku, rozwinęła się do teraz. To pytanie i to takie zadanie jest związane też z twoimi zainteresowaniami, które no już zdradźmy, to jest historia sztuki, więc myślę, że nie będzie jakimś wielkim kłopotem, żeby wskazać, jakie są różnice między tym, jak to kiedyś robiono, a jak to robi się teraz. Taka pierwsza główna różnica, to ja może rozpocznę. Te pokazy miały charakter otwarty. Nie zachowywano tam raczej jakichś większych standardów sanitarnych. One odbywały się co prawda zimą, ale ta otwartość to jest coś, co się różni, prawda, względem teraz, bo teraz, żeby móc takie działania przeprowadzić, trzeba być lekarzem, trzeba się tym zajmować. No, na pewno ty możesz od strony profesjonalnej powiedzieć coś o strojach. No, stroje bardzo tutaj odbiegają od tych strojów, w których my pracujemy. W Poznań Lab lekarze ubierają się w taką odzież, jaką normalnie wykorzystują później na salach operacyjnych. Tutaj widzimy uczniów w zupełnie innych strojach, ale ja, wiesz co, powiedziałabym o jednej i chyba najistotniejszej różnicy. Tutaj ta sekcja jest wykonywana z tego co pamiętam, to był złodziej płaszcza. Tak, rozstrzelany.
I on nie miał tutaj nic do powiedzenia, że będzie miał tą sekcję. Właśnie. A jednak ten aspekt prawny jest najważniejszy, czyli ta donacja musi być za naszą zgodą. My tego musimy chcieć. I no, na szczęście w XXI wieku w cywilizowanych krajach tak to się odbywa, tak, że nikt za karę nie jest później przedmiotem sekcji. Bo to była dalsza część kary, tak naprawdę. Tak. To była dalsza część kary i te ciała właśnie po to były wykorzystywane. Troszeczkę pokrętne, ale tak rzeczywiście było. No, na pewno brak odpowiednich strojów to jest to, co różni tak obecną sytuację od tej z końca wieku XVII. I u nas mimo wszystko wiadomo, że ta anatomia jest główną częścią, jakby ta topografia anatomiczna. Ale jednak większość kursów dotyczy technik operacyjnych. Czyli lekarze nie przyjeżdżają, lekarze ortopedzi doskonale wiedzą, jak jest kolano zbudowane, ale oni przyjeżdżają po to, żeby poznać daną technikę operacyjną, tak, żeby zapoznać się z narzędziami, żeby coś czasami popsuć, czasami coś naprawić, czasami coś zrobić dwa razy. I myślę, że te sekcje, które były robione, to jest akurat XVII wiek, bardziej dotyczyły w ogóle poznania ludzkiego ciała. My to ciało już w miarę dobrze znamy. Także tak, bardziej uczymy konkretnych technik operacyjnych. No i też tutaj już taka insajderska wiedza. Zazwyczaj sekcje rozpoczynało się od otwarcia powłoki brzusznej, a działania na stawach, a nie od ręki. Tak, pozostawiano na koniec. Tutaj oczywiście ten wymiar symboliczny, że ta ręka to jest ta ręka złodzieja, który ukradł ten płaszcz. Można powiedzieć, że kolosalna różnica. Medycyna się bardzo rozwinęła, edukacja się bardzo rozwinęła od tego czasu. Jest jeszcze jeden obraz Rembrandta, który dotyczy lekcji anatomii. Jest to lekcja anatomii doktora Deymana. To jest fragment tak naprawdę. Jeżeli pozwolisz, to ci go zademonstruję. Dobrze, chyba go nie znam. Ponieważ to właśnie na tym obrazie, tak na zakończenie powiem, jest przedstawiona chyba idea tego, czym się zajmujecie. Mhm. On jest pewnie troszkę drastyczny, ale tak, właśnie tu mamy, pomijając stroje oczywiście, ale tu mamy rzeczywiście to, czym lekarze się w Poznań Lab zajmują. No, nie wygląda to tak drastycznie u nas absolutnie. Tak. A preparaty też są przykrywane. Tak jak pacjent w czasie operacji również jest, chirurg tylko widzi pole operacyjne, tak samo jest u nas. Także absolutnie pilnujemy tego, żeby te warunki były zbliżone i żeby to było wszystko też estetyczne, bo chodzi właśnie o ten szacunek do dawców przede wszystkim. Tak. No, tutaj natomiast ten obraz może na pewno osoby, która nie ma doświadczenia, czy nie pracuje w ogóle w branży medycznej, może być taki lekko przerażający. Myślę, że ta twoja pasja, jaką jest historia sztuki, to też troszeczkę takie znowu odniesienie do tego, czym się zajmujesz zawodowo, bo mimo wszystko dostrzegasz piękno w anatomii ludzkiej, w ciałach ludzkich i to jest coś, co tak naprawdę też przenosisz na obcowanie ze sztuką. I myślę, że możemy, i chciałbym życzyć rzeczywiście, abyś to podejście takie głęboko humanitarne do tego, czym się zajmujesz, co Państwo pewnie słyszeli w trakcie naszej rozmowy, żebyś to praktykowała z wielkim powodzeniem. Bardzo dziękuję. Ja dziękuję. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.